Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Odcinek 83. No kochani, dzisiaj naprawdę jest ciężka akcja. Biedna Karolina prosto z drogi dołączyła do nagrywania. Mission impossible. Tak, tak, ale nic się nie martwcie, odcinek dotrze do was. No zresztą będziecie go słuchać w najbliższą środę, to wiecie, że do was dotrze. Ale uwierzcie nam, że stawałyśmy na uszach, żeby już was nie zawieść po raz kolejny. No, tło wydarzeń jest takie, że ja dzisiaj jechałam jakieś 600 kilometrów samochodem, a jeszcze nawet nie rozmawiałyśmy z Karoliną, tak żadnej prywaty nie było, więc mogę ci teraz powiedzieć, że już, no wiadomo, chciało mi się siku na trasie, jak to bywa. I cały czas mówię, to może tu się zatrzymamy. No i w końcu, jak już wybraliśmy miejsce, żeby się zatrzymać, to nagle było takie zerwanie chmury, jakiego nie widziałam naprawdę dawno, bo dzisiaj były jakieś super wyładowania atmosferyczne, grady i inne, że w sekundę, kiedy ja już musiałam wyjść, no bo nie wytrzymywałam, taki grad zaczął sypać z nieba i tak lało, że ja przechodząc z samochodu do McDonalda i z powrotem, byłam totalnie cała mokra i potem przez kolejną drogę musiałam się suszyć, bo miałam wszystkie ciuchy mokre na sobie, także, a pojechaliśmy 3 minuty dalej i było słońce, więc no. Także to była moja przygoda, dlatego naprawdę, no, żeby się tutaj dostać, to musiałam wiele wycierpieć, ale jesteśmy, nagrywamy. Tak, jesteśmy. Dzisiaj jest niedziela, jakby kogoś to interesowało. Już w sumie to jest nasza tradycja chyba ostatnio, że nagrywamy w sobotę albo w niedzielę, jakoś tak wychodzi. I co tam poza... Jak spędziłaś ostatni tydzień? Spędziłam poza miastem. No, miałam dostęp do znacznie większej przestrzeni niż tutaj w mieszkaniu. Także mój pies się wyhasał przez ten tydzień za wszystkie czasy. 24 godziny spędzał po prostu na dworze i biegał w kółko i tak się cieszył, więc to było bardzo miłe. No i co, sama też się trochę zrelaksowałam i muszę wam powiedzieć, bo już chyba wydaje mi się, że o moich przygodach ze słońcem już nieraz opowiadałam, więc w tym roku pierwszy raz spaliłam się już na słońcu. Wczoraj, nie, to była bardzo słoneczna sobota, nie wiem czy w całej Polsce, w każdym razie nieważne. I leżałam na słońcu jakieś 15 minut i mam całe takie czerwone ręce, a moi towarzysze tak się spalili, bo spędzili na słońcu znacznie więcej niż ja, także wszyscy wyglądają jak po prostu prosiaczki różowe. Także w szoku byłam, że już jest taka pogoda. Mamy już lato, moi drodzy. Takie kiepskawe to lato, ale niech będzie, no. A ty co robiłaś? Ja w tym tygodniu miałam dosyć dużo pracy, ale też Lucynka miała problemy zdrowotne, nie będę się teraz tutaj rozwodzić, więc trochę mnie to postresowało. No i tyle. Więc tym się zajmowałam przez ostatnie kilka dni. Poza tym, jak wiele osób obejrzałam dokument Można panikować a propos podejścia Polski do zmian klimatycznych i problemów z klimatem. Co ja nic o tym nie wiem. Aha, no to dzisiaj chyba w ogóle, oj, to zrobiłyśmy źle, bo dzisiaj jest chyba w ogóle ostatni dzień, kiedy można obejrzeć to za darmo na YouTubie. To jest około godzinny dokument i głównym bohaterem jest tam pan profesor, który stara się uświadamiać ludzi, Polak oczywiście, który stara się uświadamiać ludzi na temat zmian klimatycznych, występował wielokrotnie tam w telewizjach, w radiach i tak dalej, ale to nie będę zdradzać więcej, jak ktoś będzie chciał, to sobie obejrzy. Ale jakby wiesz co, mi już ciężko się jest połapać w tych trudnych tematach, które teraz trzeba śledzić. Tak, no właśnie, bo wiem. Naprawdę ten tydzień, znaczy do tego się dojdziemy później, także na razie nie będziemy was tutaj ten straszyć, ale ja chciałam tak delikatnie może przypomnieć, że wciąż mamy pandemię, bo chyba wiele osób o tym zapomniało. Jezu, jak ja zobaczyłam, jakie są teraz statystyki, nie mówiąc o tym, że nie wszystkim oczywiście robią testy. Możecie mieć swoje różne dziwne spiskowe teorie, że koronawirus został wymyślony przez Billa Gatesa czy kogo tam, ale ja trochę z powrotem zaczęłam bać się wychodzić z domu, szczerze powiedziawszy.
No ja wychodzić z domu się nie boję, ale na pewno, wiadomo, maseczkę noszę, ręce myję, mam tam, ostatnio nawet nosiłam wielką butelkę płynu takiego do dezynfekcji, takiego, wiesz, nie takiego do rąk, powiedzmy, w żelu, nie, tylko tak prawdziwego w torebce. Spirytus po prostu znajdziesz ze sobą. No tak, tak, no taki, co to tam, wiesz, gdzieś w salonach u lekarzy znajdziesz, nie, no, w każdym razie... W salonach i u lekarzy, nie w salonach u lekarzy. No, ale to nie, staram się nie zdurnieć, ale oczywiście, no, wiadomo, na koncert bym nie poszła może, nie? Nie, no, po prostu zwróćcie uwagę na to, co się dzieje, bo ja chciałam tylko zauważyć, że coraz więcej jest osób zarażonych niż mniej, więc jakby... No ale dobra, ja po prostu jakoś tak do mnie to dotarło, jak zaczęłam sobie czytać ostatnio wiadomości, bo jednak dużo jest tematów teraz, które atakują z każdej strony i jeszcze wybory i ta polityka i to, co się dzieje w Stanach i koronawirus i jeszcze ty mówisz, jakieś tam klimatyczne, to po prostu ja nie wiem, no nie wiem, no to co my mamy robić, no ja nie wiem. To jest chyba teraz tylko czas, żeby się szkolić na 5 polach naraz, wiesz, bo naprawdę... Naprawdę, te wszystkie memy, które mówią o tym, że rok 2020 to coś tam, no to ja się pod tym podpisuję, bo... Jest ciężko. Jest bardzo, bardzo ciekawy czas, bardzo, naprawdę. Także bądźcie świadomi po prostu, chyba to jest takie clue. Żeby się edukować w różnych tematach, bo lepiej być świadomym tego, co się dzieje, niż potem się obudzić z ręką w nocniku. Ale tak widzę, mocno uderzyliśmy bez lajtowych seriali. No nie, jakoś przyznam, że ten ostatni tydzień... Nie no, masakra. Był. Dla mnie masakra. Dziwny, / ciężki, nie wiem... W każdym razie jestem ciekawa, co tam nasi słuchacze o tym myślą. Natomiast też a propos tego, co już wspomniałaś, czyli tego, co się dzieje w Stanach i też tam w różnych innych krajach na świecie właśnie z powodu wydarzeń w Stanach. Ja mam taką propozycję, bo ostatnio na naszym Instagramie też tam się pojawił, powiedzmy, ten czerwony kwadrat. Blackout czerwony. Tuesday. Przepraszam, czarny. Widzisz, ja już nie wiem, co mówię. Czarny kwadrat i... Byłyśmy obie trochę przerażone, więc pamiętajcie o tym, że jeżeli ktoś będzie pisał brzydkie rzeczy, to po prostu będziemy to usuwać albo wyłączać, no tak. Albo wyłączać możliwość komentowania, bo nie mamy ochoty, to żeby nie takie jest treści... Temat, według mnie to nie jest temat do dyskusji. No i oczywiście ja wiem, że wszyscy ludzie, którzy są po innej stronie swoich poglądów niż my, zawsze twierdzą, że... jesteś taką lewaczką, a nie tolerujesz poglądów innych. No i... Ale to nie jest już kwestia poglądów politycznych, to jest kwestia praw człowieka, więc myślę, że nie mamy się co tutaj wdawać w ogóle w żadne dyskusje, przynajmniej ja nie uważam, żeby teraz to był czas i miejsce, tylko chciałabym, żebyście pamiętali o tym, że takie komentarze nie będą tolerowane i będą natychmiast usuwane. Mam nadzieję, że nikt nie ma nic przeciwko temu, a jak ma, no to trudno, bo to jest nasza strona, także... No właśnie. No i właśnie z tej też okazji dzisiaj przygotowałyśmy oczywiście historie dopasowane do poważnych rzeczy, jakie się teraz dzieją, aczkolwiek postaramy się to zrobić w naszym klasycznym stylu, zobaczymy jak nam wyjdzie, bo widzę, że obie jesteśmy dzisiaj w takich jakichś bojowych nastrojach. Tak, może bojowych, może takich też trochę zadumanych, nie wiem jak to powiedzieć, ale właśnie no ja, jak większość społeczeństwa, większość świata aktualnie, oczywiście zabrałam się za czytanie odpowiednich lektur, wiadomo. A więc dzisiejszy odcinek postanowiłyśmy, jak już pewnie się domyślacie, poświęcić sprawom związanym z osobami czarnoskórymi. Tak. No ja to w głowie sobie nazywałam przestępstwami nienawiści, tak jak się to mówi po angielsku, są hate crimes, nie? Które oczywiście są... Nie tyczą się tylko osób o innym kolorze skóry niż biały, ale... Ale postanowiłyśmy właśnie zrobić to dlatego, żeby też dorzucić może jakiś wkład, nie wiem, od nas na tyle, ile możemy, bo jednak no, wydaje mi się, że teraz wszystkie osoby, które mają jakąkolwiek publiczność w internecie, czują po prostu taką potrzebę, żeby może... chociażby delikatnie zainspirować albo edukować, więc my też
mamy taką potrzebę, więc to robimy teraz. Najpierw siebie, może też trochę najpierw wyedukować. No właśnie. Więc zachęcam też do tego, jeżeli macie jakieś swoje źródła, albo nie wiem, książki, filmy, podcasty, cokolwiek, które są w temacie antyrasistowskim, to zapraszamy do dzielenia się nimi. Dokładnie. I my też na pewno w opisie do tego podcastu, do tego odcinka damy nasze źródła. No, to dzisiaj Karolina pierwsza opowiada historię. Jestem ciekawa, co dla nas przygotowałaś. Moja historia dzisiejsza dotyczy Waltera Macmillana. I już przejdę od razu do rzeczy. On urodził się w roku 41 w stanie Alabama. Był afroamerykaninem, co oczywiście ograniczało jego swobodę życia w tamtym miejscu, w tamtym czasie. Bo południe Stanów Zjednoczonych znane jest niestety między innymi z Ku Klux Klanu. Oryginalny Ku Klux Klan został założony w stanie sąsiadującym, w Tennessee. A członkowie Ku Klux Klanu mieszkali i działali na południu Stanów Zjednoczonych. No południe ma niechlubną historię, przepraszam. No, no właśnie, właśnie. Na przykład w latach 50. i 60. członkowie Ku Klux Klanu, występujący przeciwko ruchowi na rzecz praw obywatelskich i desegregacji rasowej, współpracowali z policją i z władzami, na przykład z Georgem Wallace'em, który był w tamtym okresie gubernatorem Alabamy. Także no takie mieli władzę. I w 65 roku Martin Luther King Jr. nazwał George'a Wallace'a najgroźniejszym rasistą w Ameryce. Także jeżeli takie osoby pełniły wysokie stanowiska, to jednak większość społeczeństwa musiała podzielać ich poglądy, tak mi się wydaje. I mimo, że ustawa o prawach obywatelskich została podpisana w Stanach w 64 roku, to tak zwane prawa Jima Crow'a, które jakoś tam nazywali równi, ale oddzieleni, co brzmi okropnie. Tak. One miały ograniczać wolność osób czarnoskórych i pogłębiać podziały rasowe w społeczeństwie. I one funkcjonowały na południu jeszcze bardzo, bardzo długo, bo... I to w ogóle mnie zmiotło po prostu z siedzenia, jak to przeczytałam, że przykładowo w stanie Alabama dopuszczono do małżeństw międzyrasowych w roku 2000. Co? No. Jestem w szoku. Nie wiedziałam o tym. Alabama była ostatnim stanem w USA, który zalegalizował międzyrasowe małżeństwa w roku 2000. A podobno i tak 40% społeczeństwa głosowało przeciwko. To było 20 lat temu, tak by ktoś miał wątpliwości. Znaczy, w sumie przypominając sobie film, który musiałam obejrzeć do mojej historii, to nie jestem w szoku, słuchając, co ludzie mówili niedawno, więc no. No, no cóż. Walter wychował się w małym, biednym miasteczku na przedmieściach Monroeville i to miasteczko, z tego co pisali, może być właśnie podobne do tego opisanego w Zabić Drozda. To klasyczne powieść Harper Lee, która porusza problematykę rasizmu na południu Stanów Zjednoczonych w latach 30. I właśnie tak przy okazji też sobie pomyślałam, że warto by było może tą książkę teraz przeczytać, jeżeli ktoś szuka jakiejś lektury. W każdym razie jego rodzina zajmowała się zbieraniem bawełny na polach i Walter przez kilka lat uczęszczał do szkoły, oczywiście dla dzieci kolorowych. Jednak szybko musiał z tego zrezygnować, żeby pomóc swojej rodzinie po prostu zarabiać pieniądze i wrócił do pracy na polu i miał wtedy 9 lat. Także długo się do tej szkoły nie nachodził. I w artykule na temat tej sprawy na stronie, którą już chyba wielokrotnie przytaczałyśmy, All That's Interesting, piszą, że kiedy Walter miał 12 lat, to jakiś czarnoskóry mężczyzna został znaleziony, powieszony na drzewie, gdzieś tam w okolicy i podobno został publicznie zlinczowany za romans z białą kobietą. Więc taka wtedy była tam sytuacja. W latach 50. uprawa bawełny przestała się opłacać, więc rodzina Macmillanów właściwie straciła źródło dochodu. Więc farmerzy w zamian za to zajęli się uprawą i obróbką drewna.
taki nowy rodzaj biznesu, więc Walter to podpatrzył i już jako dorosły mężczyzna pożyczył pieniądze, żeby kupić sobie sprzęt i otworzyć swój własny biznes, coś w stylu takiego tartaku. I wiodło mu się dzięki temu całkiem dobrze. I nie powiedziałam jeszcze, że Walter miał żonę, żona nazywała się Minnie. Oni poznali się jak mieli jakieś tam naście lat i wzięli ślub w 62 roku, kiedy ona już była w ciąży. I mieli bardzo dużo dzieci, możliwe, że 9, bo w różnych źródłach różnie tam podawali. Mieli też dom w mieście Repton, niedaleko tego Monroeville. I Walter był takim ewenementem w okolicy, bo był czarnoskóry i był właścicielem dochodowego biznesu. No i to się zbyt często nie zdarzało. Pewnie też się średnio ludziom podobało, nie? Tym wszystkim białym dookoła. No właśnie. I poza tym też był znany z tego, że jeden z jego synów wziął ślub z białą kobietą. Taką znalazłam informację, ale z tego, co mi się wydaje, to dosłownie ślubu nie mógł wziąć, bo śluby były nielegalne, więc przypuszczam, że po prostu żył z białą kobietą i to też był jakiś wielki skandal. Mhm. No więc dlatego podobno wszyscy go znali, tego Waltera, a niektóre kobiety się za nim oglądały. A on z tego korzystał. Nie. No tak. I wdał się w romans z kobietą, która była od niego 18 lat młodsza, a do tego biedna była... Biedna Minnie. No właśnie. Ona pewnie była zajęta ogarnianiem 9 dzieci i nawet nie zwróciła uwagi na to, że on ma romans. No ale to coś... To nie, niczym nie pomaga, że on coś takiego jej zrobił. No wiem. Dlatego, no wiadomo, no nie był jakimś aniołkiem. No i problem był w tym, że ta kobieta była biała. Ona nazywała się Karen Kelly i miała 25 lat. Miała męża, ale niezbyt dobrze się im wiodło w małżeństwie. I podobno to ona pierwsza poderwała Waltera. I ludzie w miasteczku zaczęli plotkować, bo jak mówiłam wcześniej, te międzyrasowe związki były zakazane. Więc kiedy jej mąż się dowiedział o tym, że ona go zdradza, to był wściekły przede wszystkim dlatego, że zdradza go z czarnoskórym mężczyzną. No nie? I to było w roku 86. Mąż Kelly wniósł o rozwód i głównym tematem na ich rozprawie był jej romans z czarnoskórym Walterem oczywiście. Walter został wezwany na świadka w tej sprawie. No i tam na sali sądowej wypytywali go o intymne szczegóły ich związku. I być może wtedy lokalna policja zapamiętała sobie Waltera Macmillana i jego nazwisko przypomniało im się kilka miesięcy później. Ponieważ w godzinach porannych 1 listopada 1986 roku znaleziono ciało 18-letniej, oczywiście muszę dodać, że białej, Rondy Morrison w pralni, gdzie pracowała, w mieście Monroeville. Ronda została postrzelona 3 razy w plecy. Sprawca musiał zabrać też pieniądze z kasy z tej pralni. No i policja oczywiście wszczęła śledztwo. Niestety przez bardzo długi czas nie trafili na żaden trop. Mijały miesiące, a ta sprawa dalej nie została rozwiązana. A do tego szeryf tamtej policji był nowy, więc ludzie już zaczęli plotkować, że jest niekompetentny. No i presja rosła, aby znaleźć mordercę tej młodej dziewczyny. Po 7 miesiącach policja aresztowała w tej sprawie Ralpha Meyersa. On miał już kryminalną kartotekę, miał też problemy z narkotykami i tak też się składało, że Ralph spotykał się z Karen Kelly, tą byłą dziewczyną Waltera. Aha. I Ralph był podejrzany w sprawie innego morderstwa, też kobiety. I podczas przesłuchiwania przez policję właśnie w tej innej sprawie, on opowiadał jakieś takie niestworzone historie, które w ogóle się tym policjantom nie podobały. Na przykład twierdził, że szeryf zamordował tę kobietę, o którą oni tam go pytali. Więc on za bardzo nie miał szans z policją, bo oni po prostu próbowali go tam przycisnąć. I żeby polepszyć swoją sytuację, ten Ralph zaoferował im informacje dotyczące morderstwa Rondy. Ralph Meyers powiedział, że zawiózł Waltera Macmillana do pralni rano 1 listopada 1986 roku.
Walter wszedł do pralni sam, a Ralph został w samochodzie. Następnie Ralph usłyszał strzały, wyszedł z samochodu i w środku zobaczył Waltera stojącego nad martwym ciałem dziewczyny z bronią w ręku. Tak powiedział policji. Niestety nic nie wskazywało na to, że Ralph i Walter w ogóle się znają. Więc policja zaaranżowała spotkanie w jakimś tam sklepie, gdzie miał być Walter z kolegami. Koledzy mieli być również czarnoskórzy. Chcieli, żeby Ralph wskazał Waltera i coś tam mu przekazał, żeby po prostu udowodnił, że się znają. Ale ten Ralph nawet nie wiedział, który to jest ten Walter. Musiał pytać o wskazówki kierownika sklepu. I w końcu jak odnalazł tego Waltera, no to on nie wiedział w ogóle, kim ten Ralph jest. Więc to była w ogóle jakaś porażka, to całe spotkanie. No i mogłoby się wydawać, że to wystarczy, żeby uznać, że cała ta historia Ralpha jest zmyślona, bo tylko jego zeznanie połączyło Waltera z morderstwem Rondy. Ale niestety tak nie było. Walter nie miał też na swoim koncie żadnych przestępstw, poza jednym występkiem, kiedy brał udział w jakiejś bójce w barze. Mimo wszystko policja uparła się, by go oskarżyć w sprawie morderstwa Rondy, bez żadnych rzeczowych dowodów, opierając swoje śledztwo wyłącznie na zeznaniu tego Ralpha. I sprawa wzbudziła duże zainteresowanie, bo w tym rejonie 40% społeczeństwa to były osoby czarnoskóre. Dlatego proces Waltera został przeniesiony do Baldwin County, gdzie społeczeństwo było w 86% białe. Co już możemy tutaj, no, to będzie jeden naprawdę z wielu, jakby to powiedzieć, no, wykroczeń policji w tej sprawie. Nawet nie policji, to całej prokuratury. W ogóle kiedy aresztowali Waltera, to podobno od razu przy areszcie wsadzili go do celi śmierci. W sensie, że wiesz, jeżeli aresztujesz kogoś i on oczekuje na proces, to on powinien być w normalnym areszcie. No tak. A oni, nie wiem jak to tłumacząc, że nie ma miejsca, czy nie wiem co, oni wsadzili go od razu do celi śmierci, tak jakby od razu przewidzieli, jaki będzie wynik tego całego procesu. Także on oczekiwał na ten proces, wiesz, nie wiem tam ile to było, ponad rok. Czyli on ponad rok już spędził w tej celi śmierci, przed samym procesem. Więc to jakby, no, skandalicznych występków jest tutaj naprawdę dużo. A to tylko początek. Ten Ralph przyznał się do współudziału w morderstwie i dostał karę w wysokości 30 lat pozbawienia wolności, a przy okazji tak się wspaniale wydarzyło, że uniknął kary śmierci za to morderstwo, o którego posądzono na samym początku. Także pierwotnie mieli zamiar mu dać karę śmierci, a tak się z nimi ugadał, że dostał tylko 30 lat, właściwie za dwa morderstwa. Proces Waltera Macmillana rozpoczął się 15 sierpnia 1988 roku i trwał półtora dnia. Co? No, to też jest jakby, wiesz, kolejna taka wskazówka, że za bardzo nie mieli tam o czym gadać. No bo nie mieli dowodów, nie mieli w ogóle, nie mieli sprawy tak naprawdę, więc ile mogli to ciągnąć. Więc cały proces trwał jeden dzień i pół. O morderstwo dziewczyny. Oskarżyciel miał tylko trzech świadków. Pierwszym świadkiem był Ralph Meyers, o którym mówiłam. Który miał najwięcej do zyskania w tej całej sytuacji. Tak. Dodatkowo było dwóch mężczyzn, naocznych świadków, to w cudzysłowie, którzy zeznali, że widzieli samochód. Samochód to był taki pick-up truck z niskim zawieszeniem. To jest istotne. No i ten samochód należał niby do Waltera Macmillana i widzieli go 1 listopada rano pod pralnią. Zabrakło odcisków palców, jakichkolwiek innych dowodów rzeczowych, które łączyłyby Waltera Macmillana z tą sprawą. Z kolei obrona miała 6 świadków, którzy potwierdzili, że w czasie zbrodni Walter był w jakiejś tam knajpie, oni to nazywali fish fry, czyli w takim miejscu, gdzie smażą ryby. W smażalni. I mieli tam jakąś ucztę i on ze swoimi znajomymi siedział i jadł ryby. I 6 osób potwierdziło to, że on tam był.
Do tego inny świadek powiedział, że dokładnie tego ranka naprawiał skrzynię biegów w samochodzie Waltera, ponieważ była zepsuta, czyli ten samochód, o którym mówili, że go widzą, samochód był w warsztacie, według innego świadka. Oczywiście nie muszę mówić chyba, że wszyscy ci świadkowie, którzy wypowiadali się na korzyść Waltera Macmillana, byli czarnego koloru skóry. A ława przysięgłych w tym procesie składała się z 11 białych osób i tylko z jednej osoby czarnoskórej. Mhm. Czyli już od razu zdyskredytowali tych świadków na dzień dobry pewnie. No tak, no wiadomo, to jest rok 88 i stan Alabama. Także no o uprzedzeniach rasowych można mówić i mówić. Wyrok w tej sprawie chyba nie będzie zaskoczeniem, ponieważ ława przysięgłych uznała Waltera Macmillana winnego morderstwa pierwszego stopnia i ława przysięgłych uznała, że on ma dostać dożywocie. No i teraz jest taki twist w tej sprawie, ponieważ doszło do czegoś takiego jak, po angielsku to się nazywa judicial override. Po polsku można by to było przetłumaczyć jako sędziowskie odrzucenie, ale szczerze powiedziawszy nie wiem, jak to się mówi w języku prawniczym i czy coś takiego w Polsce występuje. Więc sędzia, wykorzystując ten proces, wymierzył mu jeszcze wyższą karę, zarządził karę śmierci. Co? No. Już liczyłam na to, że sędzia każe im jeszcze raz to wszystko przemyśleć, a to jeszcze gorszy typ. Nie, sędzia wymierzył mu karę śmierci, mimo że ława przysięgłych ustaliła, że to będzie kara dożywocia. Mhm. No, kolejne jakby o co chodzi. Walter po otrzymaniu tego wyroku składał 4 apelacje między 90 a 93 rokiem, ale wszystkie zostały odrzucone. Wówczas jego obrońcami byli adwokaci Chestnut i Bonton, którzy później zeznali, że strona oskarżycieli ukryła dowody wskazujące na niewinność Waltera. Więc tam było dużo mieszania. No rozumiem, oczywiście, że prokuraturze, sędziemu i policjantom nie było na rękę, żeby jednak wyszło, że to nie on. No straszne. Ale to jeszcze nie koniec apelacji, ponieważ do akcji wkracza Brian Stevenson. To jest nowy adwokat, który jest ledwo po 30, ale jest pełen pasji, możecie go sobie wyobrazić. Brian Stevenson zdobył nagranie z przesłuchania Ralpha Meyersa, na którym poza tym, co wykorzystano w sądzie, było też słychać, jak Ralph mówi, że przyznał się do zbrodni, której ani on, ani Walter Macmillan nie popełnili. Więc tam była ta po prostu dłuższa rozmowa, ale oni wykorzystali tylko fragment. I co jest też ciekawe, sam Ralph Meyers skontaktował się ze Stevensonem, żeby powiedzieć mu, że został zmuszony do wrobienia Waltera Macmillana w to morderstwo, ponieważ chcieli go skazać na karę śmierci za to pierwsze morderstwo, o którym mówiłam, no nie? Mhm. A w zamian za te zeznania zaproponowali mu 30 lat pozbawienia wolności z zaznaczeniem, że po 10 latach mógłby ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Więc jeżeli mężczyzna ma do wyboru karę śmierci albo 10 lat pozbawienia wolności, no to chyba wiadomo, że pójdzie na ugodę i będzie współpracować z policją. I w programie kryminalnym, który nazywa się 60 Minutes, jest cały odcinek poświęcony tej sprawie i ten odcinek został wyemitowany w roku 92, kiedy Walter Macmillan siedział w celi śmierci. No to musiało zawrzeć. Tak, więc nagłośnili sprawę i zyskała rozgłos w całym kraju. I wiele osób zobaczyło, jak niesłusznie go skazano. Więc to, myślę, że to naprawdę pomogło. Prowadzący rozmawiał tam m.in. z Ralphem Meyersem, który na wizji przyznaje, że jego zeznania były wymuszone, ale że chce naprawić swoje błędy i uratować niewinnego mężczyznę. Po prostu ten, widać, że to był taki, no nie chcę mówić brzydko, ale taki trochę prosty facet. I on mówił, że on nie wie, jak on ma to wytłumaczyć, ale on po prostu chce zrobić dobrze, że to, co jest dobre, to jest dobre, to, co jest złe, to jest złe i że on wie, że zrobił źle i że po prostu teraz chce to odkręcić. Ale przynajmniej się przyznał, nie? On nie miał nic do zyskania tym, właściwie mógłby stracić, wiesz, bo jemu mogliby dodać jeszcze kary, no nie byłoby nic, co by jakkolwiek mu pomogło, gdyby on cofnął te swoje zeznania. Więc mimo wszystko chciał to zrobić, także wydaje mi się, że to dużo znaczyło. Z drugiej strony też dziennikarz prowadzący program rozmawia z prokuratorem generalnym,
w tej sprawie, który dalej twardo trzyma się swojej wersji wydarzeń i mało tego, on planował oskarżyć Ralfa nie za składanie fałszywych zeznań na samym początku, ale za zmianę zeznań obecnie. I chce dowalić mu jeszcze większą karę przez to. No, ja polecam to obejrzeć, bo naprawdę ten prokurator jest tak obrzydliwym człowiekiem, wypowiada się w taki sposób kompletnie bezrefleksyjny i bez jakichkolwiek wyrzutów sumienia. I kolejny tutaj problem mamy z samochodem. Też jest kompletna niezgodność z faktami, bo ten pick-up truck Waltera, on został, nazwijmy to, stuningowany na to, żeby mieć niższe podwozie dopiero 6 miesięcy po tym, jak doszło do morderstwa tej dziewczyny. To mogli chociaż dobry research zrobić, zanim chcieli go wrobić, wiesz, naprawdę. Tak, no ja jestem przekonana, że na samym początku też to zostało powiedziane, tylko że nikt nie chciał słuchać. No ale jak to już powtórzyli w telewizji, no to wtedy wszyscy usłyszeli, że to nie mógł być jego samochód, ponieważ jego samochód nie miał takiego niskiego podwozia, koniec kropka. I był zepsuty chyba z tego, co pamiętam. No tak, no to poza tym. I ci świadkowie, którzy byli nazwani naocznymi świadkami w tym pierwszym procesie, oni zostali przyłapani na kłamstwie i przyznali, że ich zeznania też były nieprawdziwe. No i w tym programie 60 Minutes wchodzą tam w szczegóły dotyczące właśnie tych wszystkich aspektów sprawy. Na przykład, że ci świadkowie, to były jakieś dwa chłopaczki, które też miały problemy z prawem. Oni zostali po prostu wyciągnięci gdzieś tam, wiesz, z ulicy. I po złożeniu tych zeznań na niekorzyść Waltera, nagle ich kary i mandaty zostały umorzone. Cudem, no. Także policja nawet się nie postarała tutaj o jakieś pozory przyzwoitości, tylko po prostu, wiesz, dali im nagrodę. Dosłownie dali im nagrodę za te zeznania. I jedyne, co było prawdziwe w tym procesie, to, że policja i prokuratura przemawiali językiem rasizmu, a nie językiem prawa. Tak sobie to zapisałam i stwierdziłam, że to jest bardzo mądra myśl. Tak, dzięki pracy Stevensona nie zostały już żadne dowody w tej sprawie wskazujące na winę Waltera, więc on jakby zrobił tak, że było już pozamiatane. Więc Stevenson następnie wniósł o unieważnienie procesu i 23 lutego 1993 roku sąd apelacyjny w Alabamie oddalił skazanie Waltera McMillana i zarządził nowy proces. Tydzień później prokuratura oddaliła zarzuty w sprawie, a Walter McMillan stał się wolnym człowiekiem. Czyli tak jakby nie podjęli się procesu, bo zobaczyli, że to wszystko jest absurd i na pewno nie uda im się go skazać ponownie. Ale mimo wszystko Walter spędził 6 lat w celi śmierci. No i pytanie, czy dostał odszkodowanie? Otóż nie. Ponieważ, no oczywiście, że nie. Ponieważ Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł przeciwko McMillanowi i w cywilnym pozwie przeciwko urzędnikom stanowym i lokalnym w Alabamie, powołując się na to, że szeryfa hrabstwa nie można pozwać o odszkodowanie pieniężne. Z tego, co zrozumiałam, to tam były jakieś ustawy, które tak jakby to blokowały. I w 2001 roku, chyba też za sprawą całej tej historii, uchwalono jakąś nową ustawę dotyczącą odszkodowań w stanie Alabama i być może Walter już po tym roku 2001 doczekał się rekompensaty, ale już szczerze powiedziawszy nie znalazłam o tym informacji. Walter McMillan zmarł w 2013 roku w wieku 72 lat z przyczyn naturalnych, ale jego historia żyje nadal. I być może ta sprawa jest Wam znana ze względu na to, że w 2019 roku, no rok temu, wyszedł film pod tytułem Just Mercy, po polsku nazywa się Tylko Sprawiedliwość, który podobno w tym miesiącu w Stanach jest dostępny za darmo na platformach streamingowych właśnie ze względu na tematykę, jaką porusza i na sytuację społeczną. Więc kto może, niech ogląda, bo wiem, że mamy dużo słuchaczy z zagranicy też, więc możecie sobie posłuchać. I z VPN-em. No. No właśnie. W którym Jamie Foxx wciela się w rolę Waltera McMillana, a Michael B. Jordan w rolę Stevensona, tego adwokata.
I film oparty jest na książce właśnie tego adwokata Briana Stevensona pod tym samym tytułem i ukazuje tą drugą część historii, czyli to, jak ten Stevenson się włączył w sprawę, te wszystkie apelacje i uniewinnienie Waltera, no i relacje między tym Walterem i Stevensonem. Także jeżeli Was sprawa zainteresowała, to polecam obejrzeć ten film. No i jeszcze na koniec powiem, że ten Brian Stevenson to jest w ogóle świetny człowiek i znalazłam, bo chciałam tak jakoś zwięźle o nim powiedzieć, żeby się za bardzo nie rozwodzić, znalazłam takie jego bio na jakiejś polskiej stronie, więc je zacytuję. Brian Stevenson, ceniony aktywista i prawnik, poświęcił swoją karierę pomaganiu ubogim, więzionym i potępianym, stojąc na czele Equal Justice Initiative, inicjatywy na rzecz równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Wygrał wiele spraw w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych, a jego TED Talk obejrzany został ponad 3 miliony razy. Wow. W 2016 roku magazyn Fortune uznał go za jednego z najważniejszych światowych liderów i Stevenson jest autorem tego bestsellera Just Mercy. Także koleś jest naprawdę mega, mega kozakiem. Bo on tam, wiesz, studiował prawo na Harvardzie i mógł sobie przebierać w firmach jakichś tam top prawniczych w Stanach, ale wolał zająć się osobami, które nie mają dostępu do jakiejś wysokiej klasy obrońców, a no wiesz, on urodził się w roku 59, więc ta sprawa Waltera była jedną z jego pierwszych, dlatego musimy jakoś wirtualnie podziękować mu za pasję i zaangażowanie. Uratował niewinnego człowieka przed karą śmierci i to nie był ostatni raz, bo on dalej się tym zajmował. Także super, dla mnie to jest super inspirująca historia, która oczywiście może pokazywać, że wiesz, no jak się bardzo postarasz, to może sprawiedliwości stanie się zadość, ale z drugiej strony, jeżeli nie masz dostępu do takiego obrońcy, albo nie masz po prostu szczęścia, no to co? No to sprawiedliwości nie stanie się zadość. I takich historii, no, było i jest bardzo dużo. Nie mówiąc o tej najgłośniejszej sprzed tygodnia. Także nie wiem, czy to tak na pokrzepienie. Myślę, że ta historia tak bardziej na uświadomienie, co się działo i co się dzieje. No, chociaż tyle, że mimo to, ile lat stracił z powodu koloru skóry, chociaż tyle, że ktoś był w stanie mu pomóc i wyciągnąć go z tak tragicznej sytuacji, wydającej się pewnie, że bez wyjścia. Nie? Walter w ogóle sam, jak udzielał jakiegoś wywiadu chyba dla New York Timesa, jeszcze jak siedział w tej celi śmierci, to twierdził, że on się znalazł tam tylko dlatego, że przespał się z białą kobietą. Rozumiem. Uraził tym wszystkich dookoła. Tak, to po prostu była jego wina, że spodobał się jakiejś białej kobiecie, co się nie spodobało białym mężczyznom z tamtej okolicy. Także naprawdę absurd wielki. I też jeszcze był taki dość smutny cytacik tego, jak został zapytany już po uwolnieniu, czy wierzy w wymiar sprawiedliwości mimo wszystko, to powiedział, że nie. No bo co się mu dziwić po takich przejściach, tak szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że każda osoba, która doświadczyła takiej nieuczciwości ze strony innych, którzy teoretycznie powinni dociekać prawdy, miałaby identyczne zdanie, niezależnie od koloru skóry. No. Chociaż, no wiadomo, w przypadku czarnoskórych ich sytuacja jest dużo, dużo gorsza, jeśli chodzi o prawo i tych, którzy je przedstawiają. No, ja mam historię trochę odwrotną, powiedziałabym, do tego, do twojej. Bez szczęśliwego zakończenia. Niestety. Historia, którą opowiem, wybrałam ją dlatego, że jest według mnie wstrząsająca. I rozpoczęłam zaznajmianie się z tą historią przez film, który znalazłam na ten temat. I to jest dokument, który się nazywa Two Towns of Jasper. Jasper to jest nazwa miasteczka w Teksasie. No. Czyli też niedaleko. Tak, gdzie dzieją się te rzeczy, o których będę mówić. I oczywiście materiałów na temat tej sprawy jest dużo więcej.
Jest też jeszcze tam jakiś taki inny też dokument, są jakieś programy, wiadomo, jest mnóstwo artykułów i tak dalej. Ja mam nadzieję, że zebrałam informacje najważniejsze. Natomiast polecam sobie zobaczyć to Two Towns of Jasper, jeżeli ktoś jest w ogóle zainteresowany właśnie tematem. Właśnie mi to jakoś tak znajomo brzmi. Może coś o tym kiedyś słyszałam. Możliwe, bo tutaj producenci tego, tego dokumentu zrobili coś bardzo ciekawego, bo postanowili zatrudnić dwie ekipy do kręcenia tego. Ekipę białą, która przesłuchiwała, znaczy nie przesłuchiwała, Boże, ja już jak na policji, która przeprowadzała wywiady z białą częścią społeczeństwa i ekipę, gdzie na przykład, tak, i ekipę, która się składała z czarnoskórych, którzy właśnie rozmawiali z czarnoskórą częścią społeczeństwa. Domyślam się, że po to, żeby jedna i druga strona czuła się komfortowo rozmawiając po prostu z tymi osobami, które ten film kręciły. A jest to temat bardzo wrażliwy, którym z tego co rozumiem interesowała się cała Ameryka, dlatego że ta sprawa, o której powiem, wydarzyła się w czerwcu, dokładnie 7 czerwca, czyli rocznicą dzisiaj, tak, 98 roku, właśnie w tym miasteczku Jasper w Teksasie. I szeryf tego miasta, jadąc bodajże do Dallas po coś tam, dostał telefon, że znaleziono ciało na jednej z dróg takich, no takich, że wiesz, po jednej stronie masz drzewa, po drugiej stronie masz drzewa, takich, no nie chcę powiedzieć wiejskich, no ale no, powiedzmy, że tam dookoła nic nie ma. Na początku myślano, że jest to ciało, które zostało tam porzucone, że po prostu ktoś uderzył w osobę na drodze i uciekł, tak? Tak zwane hit and run, jak oni to mówią. Natomiast bardzo szybko po przyjeździe ekipy na to miejsce, bo to ciało odkryli ludzie, którzy, bo to była niedziela, którzy szli tam, Boże, dzisiaj też jest niedziela, Jezus Maria, którzy tam szli ludzie do pracy, do kościoła i właśnie oni to ciało odkryli, z tego co zrozumiałam, ale po przyjeździe policji na to miejsce szybko okazało się, że to wcale nie jest ofiara wypadku drogowego. Na tej drodze znaleziono ślady, które na początku myśleli, że to są ślady opon. Natomiast po przyjrzeniu się zobaczyli, że to nie są ślady opon, natomiast jest to jakaś brązowa substancja. Postanowili te ślady śledzić ślady, no wybaczcie, ale już nie wiem. I szli właśnie po śladach tej substancji, którą znaleźli na drodze, szli i doszli do takiego miejsca, gdzie jakby te ślady skręcały w taką dróżkę, no w taką drogę gruntową, powiedzmy, też wiesz, po jednej stronie tej dróżki drzewa, po drugiej drzewa, nic tam nie było. I na tej drodze znaleźli dowody, które jakby ostatecznie pozwoliły im stwierdzić, że to nie był wypadek drogowy, dlatego że znaleźli tam elementy odzieży, jakąś taką bluzkę bez rękawów, męską, buty, spodnie bodajże i oczywiście dalsze tam ślady substancji i opon. I to ciało, bo tego jeszcze nie powiedziałam, nie miało głowy i prawego ramienia, z tego co pamiętam. Ta droga w ogóle nazywała się Half Creek Road. I też w tym właśnie Two Towns of Jasper wypowiadają się pracownicy firmy takiej pogrzebowej, którzy zostali wezwani przez policję do tego nieznajomego mężczyzny, żeby wziąć stamtąd jego ciało. I właśnie jeden z nich mówi, że jak jechali, to się zastanawiali, co to za substancja, dlatego że ona się ciągnęła, oni mówili, przez 3 mile. Z tego, co mi tu kalkulator mówi, 3 mile to jest niecałe 5 kilometrów. Te ślady tej substancji ciągnęły się, no, sama powiedz, 5 kilometrów to jest dosyć spory kawałek. I jeden mówi właśnie, że zastanawiali się, co to jest, a drugi mówi, że Boże, to wygląda jak krew i ten drugi nie mógł w to uwierzyć, no bo jak przez tyle kilometrów jakieś ślady krwi, no to trochę dramat. No, potem z tego, co wiem, tak, potem z tego, co wiem, to wyszło, że to była krew zmieszana z tkanką, po prostu ze skórą. Czyli to wychodzi na to, że przez 5 kilometrów to ciało zostało ciągnięte przez po prostu drogę, tak? Dokładnie. I stąd były te ślady. Dokładnie, właśnie chciałam to powiedzieć, ale ty już to powiedziałaś, więc już mamy jasność. Okay. No i ogólnie no, było to w ogóle ciężkie do wyobrażenia, jak to mogło się stać. I dzięki oczywiście różnym świadkom, policja była w stanie stwierdzić, do kogo się udać właśnie po jakieś informacje w tej sprawie. I okazało się, że zainteresowanych było więcej niż jedna osoba. To byli trzej biali mężczyźni, Sean Berry, Lawrence Brewer i John King. Dlatego Johna Kinga mówili Bill,
Wszędzie mówili tam, byli o nim w artykułach też często. I teraz tak, Sean Berry, on się urodził w 75 roku i John King, ten Bill, urodził się w 74 i oni byli kolegami, pochodzili z tego samego miejsca, więc jakby się kolegowali. Lawrence Brewer to był kolega Kinga i on był trochę starszy od nich, bo on się urodził w 67 i Bill i Lawrence spotkali się, poznali się w więzieniu. I oni poznali się w więzieniu i oboje przynależeli do grupy białej supremacji i twierdzili, że przyłączyli się do tej grupy po to, żeby jakoś przeżyć w więzieniu. Pamiętam też, że naoczni świadkowie twierdzili, że Lawrence i King dzień po tym wydarzeniu byli widziani, jak myli auto Shona, przepraszam, bo ta ciężarówka, która była widziana w okolicach miejsca zbrodni, właśnie należała do Shona Berego. No i teraz kim był ten mężczyzna, którego znaleziono? Ten mężczyzna nazywał się James Byrd Jr. i on urodził się w 49 roku, w chwili śmierci miał 49 lat. Mieszkał właśnie w tym miasteczku Jasper w Teksasie. Miał trójkę dzieci i oczywiście na jego temat tam opinie były różne. Ja nie chcę się za bardzo nad tym tutaj akurat rozwodzić. Wiem, że może nie był to jakiś idealny człowiek idealny, prawda? Ale z drugiej strony też bardzo dużo osób wypowiadało się o nim bardzo, bardzo dobrze. I tam nawet sama jego rodzina mówiła, że oczywiście tam różnie z nim bywało, ale ogólnie jakby nie był złym człowiekiem, prawda? Miał tam jakieś swoje problemy, no ale kto ich nie ma. Jak potem się okazało, to James wracał, ta ofiara, James Byrd wracał z jakiejś imprezki i minął go samochód, w którym siedzieli Sean, Bill i Lawrence. Mhm. Czyli biali supremaci. Dokładnie. I jak sobie chłopaki spędzały wieczór, a spędzały go sobie tak, że jeździli autem, szukając jakichś dziewczyn i popijając piwo. I to był ich wieczór. No i wtedy na tej, powiedzmy, pustej drodze spotkali Jamesa Byrda i zaproponowali mu podwózkę. On oczywiście na to przystał, wsiadł do nich do samochodu. I teraz mamy wersję tylko wydarzeń jednego z tych mężczyzn, taką pełną, jednego z tych panów. I do niej wrócę później. Jeśli chodzi o tych trzech białych mężczyzn, którzy zostali oskarżeni o zabójstwo Jamesa Byrda, oni byli sądzeni oddzielnie. Więc to nie było tak, że był jeden proces, tak? Tylko cała ta społeczność plus rodzina Jamesa musiała to przeżywać w zasadzie trzy razy. No dokładnie. Znaczy z drugiej strony to dobrze, bo chyba jakby byli grupowo sądzeni, to mogliby wymyślić swoją wersję wydarzeń i się jej trzymać, nie? A tak to każdy musiał mieć swoją historię. Aha, i teraz tak, oczywiście ciało Jamesa zostało poddane autopsji i podczas tej autopsji stwierdzili coś strasznego. Oczywiście, tak jak już wiecie, to ciało Jamesa było ciągnięte za pomocą samochodu. Do samochodu jego ciało zostało przywiązane łańcuchem i podczas ciągnięcia ciała samochodem oderwało mu rękę i głowę. Głowę, jak stwierdzono, oderwało mu, gdy to ciało jego niestety, oczywiście będąc ciągnięte przez auto, no po prostu rzucało tym biednym panem Jamesem i tak niefortunnie, że uderzył w taki odpływ jakby wody i właśnie wtedy oderwało mu głowę. Natomiast najgorsze w tym wszystkim było to, że biegli stwierdzili po przebadaniu tego ciała, że miał ogromne zdarcia, w zasadzie jego ciało, łokcie były po prostu do krwi, do kości zdarte. No. I z tego i z innych śladów mogli wywnioskować, że on żył podczas tego, jak był ciągnięty, nie stracił przytomności i próbował jakoś sobie pomóc, próbował się wydostać, próbował się jakoś od tej ziemi odbić, prawda? I przez to właśnie zdarł sobie te części ciała, więc to po prostu straszne. Tak jak wspomniałam, wszyscy ci trzej panowie mieli osobne procesy. Lorenza i Billego spotkał podobny los. Oni w ogóle to są ciekawe postacie, dlatego że właśnie w tym, chociażby w tym Two Towns of Jasper, pan prokurator, który zajmował się tą sprawą, ma takie plansze, na których są zbliżenia ciał i Lorenza i Billego. Bardziej mnie chyba zszokował Bill, chociaż oboje byli, no
Po prostu to jest straszne, dlatego że oni oboje byli pokryci tatuażami i teraz tatuaże Billa przyprawiły mnie po prostu o ciarki. Miał tam, wiesz, jakieś tatuaże właśnie tej białej supremacji. Miał znak swojego gangu związanego właśnie z tą jakiejś tam armii konfederacji, wiesz, aryjska moc. Miał nawet obrazek taki wytatuowany czarnoskórej osoby wiszącej na stryczku na drzewie. Więc naprawdę było to przerażające i Lorenz bardzo podobnie, jakieś swastyki, wiesz, no po prostu straszne, straszne rzeczy. Ja nie wiem w ogóle, że są miejsca, gdzie ktoś ci coś takiego wytatuuje, wiesz, to jest dla mnie szokujące i przypominam, że to było w roku 98, to nie było tak dawno. No ale widzisz, no, to jakby nie ma znaczenia właściwie, kiedy to się dzieje, bo to się może dziać dzisiaj. No, także po prostu, no to jak widziałam te zbliżenia, to po prostu miałam ciary, że tacy ludzie żyją wokół nas, chociaż nigdy nie zapomnę, jak na Nowym Dworze, kto mieszka we Wrocławiu, albo kto tam, nie wiem, zna trochę Wrocław, to będzie wiedział, tam jest takie skrzyżowanie duże. No i tam kiedyś stałam jako nastolatka na przystanku i stał obok mnie jakiś facet, no taki, wiesz, wyglądał na takiego, co lubi siłownię. I ja stałam jakby obok niego i coś się gapiłam w telefon, pisałam jakieś SMS-y czy co i on się odwrócił tyłem w pewnym momencie do mnie i on miał tu na karku wytatuowaną swastykę. Okej. Okay. Ja nie wiedziałam w ogóle, tak zamarłam, no bo ja to wiesz, tylko na lekcjach historii się to widziało na fladze, więc byłam w szoku, że ludzie mają takie rzeczy, nie? Także... No wiesz, nigdy nie wiadomo, co ludzie mają w swoich piwnicach. Prawda, ale no to tak, no to było straszne. Jeżeli chodzi o tego Billego, no to on oczywiście został oskarżony o morderstwo, został oskarżony o to, że pobił Jamesa, a następnie przywiązał go łańcuchem do samochodu i ciągnął go, aż ten nie umarł. No po prostu w strasznych, strasznych warunkach. On twierdził, że jest niewinny. Znalazłam też taką informację, że to nie było żadne morderstwo na tle rasowym, tylko oni się pokłócili o narkotyki. Taką też wersję znalazłam. Natomiast podczas procesu cały czas twierdził, że on nic takiego nie zrobił, w ogóle nie przypiął nikogo do żadnego auta i tak dalej. Poza tym miał też mówić, że został zgwałcony przez jakichś czarnoskórych w więzieniu, jak był, bo tak jak mówię, on i Lorenz, i Bill i Lorenz byli w więzieniu, byli razem w gangu właśnie tej białej supremacji. Także oni już wcześniej mieli jakieś tam zatarczki z prawem. Z tego co pamiętam, to u Lorenza to chodziło o narkotyki i wyszedł z więzienia, ale to jego wyjście, złamał zasady wyjścia warunkowego w 91, potem wrócił do więzienia, właśnie poznał się z tym Billem, tam się zaprzyjaźnili, no i potem po wyjściu z więzienia dalej się kumplowali. I też w tym Two Towns of Jasper kobieta czarnoskóra pyta się brata Shona, czyli tego chłopaka, który był właścicielem tego samochodu, tego pick-upa, który był narzędziem zbrodni. Jak to się stało, że twój brat kolegował się z takimi ludźmi? Bo ten Sean twierdził, że on nie uczestniczył w morderstwie, że był tam, ale w morderstwie nie uczestniczył. I zaraz przejdę do jego wersji wydarzeń. No i właśnie ta kobieta się pyta, jak to się stało, że ty się trzymałeś, że twój brat się trzymał z takimi ludźmi. I on mówi, że znał Billego od dawna i że razem pracowali chyba w kinie, z tego co pamiętam, i że on tam nigdy nie przejawiał takich poglądów, że nigdy otwarcie nikim nie wzgardził. A ona mówi, no a co z jego tatuażami? Jakby nie, halo, jakby co? Miał, wiesz, wszędzie takie znaki na ciele, to nie jest jakby... To nie świadczy, ale fajnie, kocham wszystkich ludzi, prawda? No jakby, no, ale jakby odpowiedzi na to żadnej konkretnej nie było. Lorenz oczywiście też został oskarżony za morderstwo i Sean też. Natomiast ich drogi potoczyły się inaczej. I Bill, i Lorenz zostali w osobnych procesach skazani za morderstwo na karę śmierci zastrzykiem śmiertelnym. Mhm. Natomiast sprawa Shona wyglądała troszeczkę inaczej. Jeżeli chodzi o Shona, to tak jak mówiłam, on miał swoją wersję wydarzeń i on też spotkał się z reporterem bodajże też 60 Minutes właśnie i opowiedział mu, jak to wyglądało z jego strony, będąc w areszcie. Powiedział, że rozpoznał właśnie tego Jamesa Byrda, jak szedł na ulicy, zaproponowali mu podwózkę. On wsiadł do nich do samochodu i wyglądało to tak, że za kierownicą siedział Sean, obok niego wsiadł z przodu James Byrd, czyli ten czarnoskóry mężczyzna, a z tyłu siedzieli Lorenz i Bill. Mhm. I ponoć ten Bill miał powiedzieć coś takiego, jak Byrd wsiadał do nich do samochodu, powiedział, że zabawmy się jego kosztem, nastraszmy go.
ale jakby jeszcze teoretycznie nie było wiadomo, co on chce tak naprawdę zrobić. James Byrd był niestety na jego niekorzyść, był pijany, więc wiadomo, że pewne rzeczy mógł zauważyć za późno, wiesz, jego reakcje pewnie też były trochę osłabione przez to. I w ogóle on na początku powiedział, że chętnie podwózka, tak świetnie, ale to w ogóle to chętnie by sobie z nimi pojeździł, że co oni robią, jakie mają plany. No i tam ponoć ten Sean powiedział, że pojadą sobie w tą i z powrotem i piją piwo. I on mówi, dobra, to ja sobie chętnie z wami spędzę czas. No i wtedy Bill właśnie miał wyskoczyć z tym, że zabawmy się jego kosztem, przestraszmy go. I w pewnym momencie zatrzymali się. Bill wybiegł z auta i próbował wyciągnąć na siłę tego Jamesa Byrda z samochodu, który tam, wiesz, wisiał na drzwiach, po prostu nie chciał dać się wyciągnąć. No ale tak jak mówiłam, był pijany, tamtych było dwóch, bo był jeszcze Lawrence i jakoś tam im się go udało z auta wyciągnąć. Zaciągnęli go ponoć na tył tego samochodu. Sean cały czas twierdził, że siedział w środku i że jak nawet powiedział im, żeby przestali, bo oni oczywiście, Lawrence i Bill, mieli w pewnym momencie zacząć okładać go. Tam, wiesz, ten Sean opowiada, że Bill, mając sandały na stopach, tak stawał na nim, wiesz, tak z całej pety, a ten drugi, Lawrence, po prostu go kopał i tam, wiesz, na zmianę urządzali sobie świetną zabawę, ponoć sobie żartowali, śmiali się, to był najlepszy czas ich życia. I Sean twierdził, że jak w pewnym momencie poprosił ich, żeby przestali, to oni powiedzieli, żeby się zamknął, bo może się spotkać z, wiesz, kochającym, i tutaj słowo niecenzuralne, którego nie wolno mówić, to samo, co właśnie z tym Jamesem. No mam na myśli to słowo na N, nie? Że, że z miłośnikiem stanie się to samo, co z tym Jamesem właśnie. Czyli zagrozili mu po prostu, tak? Tak, on twierdził właśnie, że mu zagrozili i że tam siedział, po prostu patrzył się na to z przerażeniem w oczach, że nigdy czegoś takiego na oczy nie widział. Przyznał też, że w pewnym momencie ponoć się zmoczył ze strachu, siedząc właśnie tam cały czas z przodu i nie widział, co tam się dokładnie dzieje już później. Natomiast wiadomo, że w tym samochodzie był łańcuch z tyłu i oni w zasadzie wszystko mieli pod ręką. Mieli ten łańcuch, ten James Byrd ponoć był, to co ten Sean widział, mówił, że on był gdzieś tam na czworaka, oni go tam bili, wiesz, stawali na niego nie wiadomo co. I w pewnym momencie w samochodzie jeden z nich też znalazł puszkę sprayu, więc wzięli ten spray i zaczęli mu psikać sprayem w twarz, takim, wiesz, do ścian. No, graffiti. Tak, dokładnie. Jakby tego było mało, no to wzięli ten łańcuch i przywiązali go za nogi do ciężarówki. Bill obszedł auto od strony kierowcy, wsiadł, Lawrence wszedł od drugiej strony, chciał wsiąść do auta i powiedział tylko do tego Shona, przesuń się. No więc Sean siedział z przodu pomiędzy Billem a Lawrencem. No i wtedy zaczęli ciągnąć ciało Jamesa Byrda po ulicy. I jeszcze się śmiali, jak nim rzuca właśnie ponoć. Tak przynajmniej mówił ten Sean. I co? No i w pewnym momencie zorientowali się, że chyba jego głowa została odcięta i w ogóle tam jeszcze się cofali, wiesz, żeby sprawdzić, co z tym ciałem i tak dalej. No, straszne rzeczy. Szczerze mówiąc, oglądanie... Ale co, przez cały czas mieli ubaw z tego, rozumiem? Tak. Mieli z tego ubaw. I szczerze mówiąc, oglądanie tego, jak ten Sean o tym opowiada, było dla mnie bardzo... To było straszne. W zasadzie spędziłam całe te kilkanaście minut płacząc. Tego akurat nie ma w tym Two Towns of Jasper. To tam gdzieś indziej znalazłam w internecie. Na pewno też to możecie znaleźć, jak wpiszecie na YouTubie nazwisko tego pana. Ale nie wiem, czy mu wierzy, czy nie. Natomiast ława przysięgłych musiała usłyszeć coś, co ich przekonało, dlatego że jego również skazano za morderstwo, natomiast jemu dano dożywocie. Okej. Nie skazano go na śmierć. I po około 4 latach od skazania udało mu się zorganizować spotkanie z dziećmi Jamesa Byrda, bo tak jak mówiłam, on miał 3 dzieci. I w ogóle co ciekawe, ta rodzina Jamesa wykazała się, uważam, niesamowitym miłosierdziem, dlatego że są takie sceny jeszcze z jakiegoś tam innego dokumentu, który oglądałam, gdzie matka mówi, pytana o tą całą zbrodnię, mówi, że ona nie nienawidzi tych ludzi, że jest zła, ale że nie ma w niej żadnej nienawiści. Te dzieci, na przykład syn Jamesa Byrda, walczy o wycofanie kary śmierci. On na przykład nie chciał, żeby ci oprawcy jego ojca zostali, żeby wyrok tej śmierci został na nich wykonany. Z tego, co widziałam tam w różnych źródłach, on właśnie do jakiejś tam organizacji należał, która próbuje z tym walczyć. I jego córka również gdzieś tam się poświęciła walce z rasizmem. I znaczy, ja nie wiem, czy to jest, wiesz, na pełen etat, ale na pewno
tamtym czasie się tym zajmowali. I te dzieci, właśnie syn i córka, poszli do więzienia, do tego Shona się z nim spotkać. Ponoć pierwsze, o co Shon ich poprosił, to żeby się razem pomodlili najpierw. I potem oczywiście odpowiedział na wszystkie ich pytania. Opowiedział im swoją wersję wydarzeń. Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, ciężko stwierdzić. Co ciekawe, te dwie grupy, tak, na które to miasto Jasper było podzielone w tym dokumencie Two Towns of Jasper, jak się wypowiadały, to raczej wszyscy o tym Shonie mieli takie zdanie, że kłamie. Jakby niezależnie od kolory skóry, tutaj raczej mieli o nim takie zdanie, że nikt mu tam za bardzo nie wierzył w to. A nawet jak ktoś brał pod uwagę, że rzeczywiście tak sytuacja mogła wyglądać, no to się zastanawiali, dlaczego, nie wiem, nie uciekł, dlaczego nie poszedł na policję następnego dnia, jak już, wiesz, odsnął, no dlaczego nie zrobił czegokolwiek, nie? Jestem w stanie uwierzyć tylko z logiki tej historii, jestem w stanie uwierzyć w to, że wystraszył się, no bo jeżeli jego koledzy są zdolni do przyczepienia mężczyzny łańcuchem do samochodu i jechania po prostu, żeby go zabić, no to ja bym też takich osób się bała, wiesz co, no jakby to też ciężko im powiedzieć, ej, nie wiem, przystańcie, no bo zrobiliby jemu to samo. Więc w to jestem w stanie uwierzyć, ale i też wydaje mi się, że jest wiele osób, które mają takie poglądy rasistowskie, bardzo, bardzo radykalne, ale są tylko mocni w gębie. Mhm. Ten Shon, o którym mówiłaś, on mógł chcieć się kumplować z nimi, bo mieli jakby o czym pogadać. Mhm. Ale na przykład on był tym takim słabszym, który by nigdy do takiego czynu nie dopuścił, no bo... Ale wiesz, co ciekawe? No. Chodzi mi tylko o to, czy wiesz, o co mi chodzi, że niektórzy tak, są tak, oczywiście. W gębie, a w rzeczywistości nic takiego, o czym mówią, by nie zrobili. Mhm. Tak, to wiem, o co ci chodzi, natomiast właśnie też była wielka kampania, jeśli chodzi o bliskich przyjaciół tego Shona, bo wszyscy próbowali zwrócić uwagę na to, że on nie miał żadnych historii rasistowskich zachowań, że on takich tatuaży nie miał. On miał jakiś tam jeden tatuaż na ramieniu, który tam mówił Brotherhood, czy coś tam, czyli braterstwo, ale to nie był żaden znak żadnego gangu, nic takiego. Tam prokurator sam powiedział w pewnym momencie, że nie byli w stanie jakby przyłączyć tego tatuażu do niczego. To po prostu był taki, wiesz, zwykły, ozdobny i on nie miał żadnych takich śladów na sobie, to po pierwsze. Po drugie, też tam byli jacyś świadkowie, którzy wiesz, tam przypominali, że przecież on jakby ma tam jakichś znajomych, prawda, o różnym kolorze skóry i tak dalej, więc że jakby nie miał takich zapędów rasistowskich. Natomiast właśnie ta sama kobieta czarnoskóra, o której wcześniej wspominałam, że mówiła przed kamerą o tym, dlaczego ten Shon w ogóle zaoferował Birdowi podwózkę, jeżeli wiedział, z jakimi jest ludźmi. Bo ja się z nią zgadzam, no jeżeli widzisz, że twój kolega ma wiszących czarnoskórych po prostu, wiesz, z pętlą na szyi, no to to nie jest normalna ozdoba na ciele, którą sobie ludzie dają, tak? To o czym się świadczy, jak masz takie znaki na ciele? No to nie jest normalna sprawa, prawda? Mhm. No ale, no może tak jak mówisz, może był na tyle naiwny, że myślał, że to, wiesz, zrobili sobie w więzieniu, nie wiem, po to, żeby właśnie nikt ich tam, nie wiem, nie gwałcił, czy nie robił im krzywdy i nie idzie za tym nic więcej, prawda? Natomiast spotkał się z tymi ludźmi, oczywiście jak rozmawiał z reporterem o tym, to miał tam wzy w oczach i reporter tam się go pytał zresztą, bo on ci powiedział, że uważa, że stchórzył i że zawiódł wszystkich i tam wiesz, coś tam o Biblii też oczywiście mówi, że tam jest napisane, żeby nikogo nie nienawidzić. No powiem, że tak bardzo mnie to wszystko dotknęło, bo było tak zupełnie no bez sensu, zresztą no wszystkie zbrodnie są bez sensu. No i teraz tak, jeżeli chodzi o Lorenza i Kinga, to oni oboje zostali, oczywiście tak jak mówiłam, trafili do celi śmierci i wyroki śmierci zostały na nich wykonane. Wyrok śmierci Lorenza Bruera został wykonany 21 września 2011 roku, kiedy miał 44 lata. Poprzez śmiertelny zastrzyk oczywiście, tak jak wspominałam wcześniej. I w ogóle gdzieś znalazłam taką informację, że on poprosił o ostatni posiłek i ten posiłek był jakiś szalenie skomplikowany. A potem jak mu to wszystko przynieśli, wiesz, tam było, nie wiem, 100 tysięcy dań, to w kilku źródłach widziałam, to powiedział, że on jednak tego nie chce, że nie jest głodny. I ponoć to zmieniło tą politykę ostatniego posiłku, który się oferuje skazanym.
No, także on jakby najpierw pozamawiał, wiesz, po prostu jakieś tony żarcia, a potem powiedział, nie jestem głodny, dziękuję. Zapytany o ostatnie słowo, oczywiście powiedział, że nie ma nic do powiedzenia, nie wykazał absolutnie żadnej skruchy. Och. i w ogóle w pewnym momencie okropne. Też... Tak, i znalazłam też w jakimś tam jednym miejscu informację, że on sam w pewnym momencie napisał do sędziego z prośbą o wyznaczenie daty egzekucji, bo on już tam olał chyba te swoje apelacje i inne rzeczy, nie? Już tam... już. Największą karą jest oczekiwanie na śmierć, a nie sama śmierć, nie? Więc... No. Z John King, czyli ten nazywany Billem, wyrok śmierci również został na nim wykonany 24 kwietnia 2019 roku, też w wieku 44 lat. Natomiast on jakieś tam apelacje składał, wszystkie zostały odrzucone. Ponoć miał cały czas zamknięte oczy, jak tam świadkowie przyszli, czyli jego rodzina i rodzina Birda na jego egzekucję. To w ogóle tam na nikogo nie patrzył, też nie miał nic do powiedzenia. No i to tyle. Powstał też film fabularny na ten temat, nazywa się Jasper, Texas w 2003 roku. Przyznam, że tego nie widziałam, on został chyba na Showtime go puszczali. Widziałam tylko właśnie dwa dokumenty, jeden to jest ten Two Towns of Jasper, drugi się nazywa, już wam powiem jak się nazywa, The Life and Tragic Death of James Byrd Jr. I tam się wypowiada dużo osób z jego otoczenia, jakieś tam nauczyciele i tak dalej. No, jeżeli kogoś ten temat interesuje, to ja napiszę te dwie nazwy. Nie pytajcie się mnie, gdzie to znaleźć. Macie rączki, macie Google, to sobie znajdziecie. To tak mnie śmieszy czasami, już gadałyśmy o tym z Kaliną kilka razy, jak czasami się ludzie nam zadają takie pytania, trochę niezręczne dla nas, gdzie można coś obejrzeć. Internecie nasza odpowiedź brzmi. Tak, tak. Zawsze to jest odpowiedź w internecie. My wiemy, że jesteście mądrzy i dacie sobie radę z tym. Także tak. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli miałabym polecić, to bym poleciła ten program The Two Towns of Jasper, bo naprawdę tam wypowiadają się na przestrzeni od początku do końca tych procesów trzech. Przez całą długość trwania tych trzech procesów wypowiadają się różne osoby i na przykład tam wracają ciągle do tych samych ludzi, czyli na przykład wypowiadają się panie z salonu fryzjerskiego, wypowiada się tam jakiś biały facet, który jest, wiesz, wytatuowany cały też w jakichś takich rasistowsko-nazistowskich znakach, symbolach. Potem na przykład wracają do tego samego faceta i pytają się, co tam u niego. On mówi, no, że właśnie bierze ślub z jakąś tam panią, która ma już dzieci z poprzedniego małżeństwa. On nigdy nie miał dzieci, a teraz będzie miał coś tam. I na koniec ten sam facet, zapytany o jego życie, mówił, że zmienił troszeczkę poglądy. I nawet ostatnio chciał dać pracę jakiemuś panu tam z Meksyku, czy skądś tam, czy z Puerto Rico, nie pamiętam. W każdym razie tam wspomina jakieś miejsce. I mówi, że już zmienił właśnie, jest jak najbardziej za tym, żeby wszyscy żyli razem, no ale nie jest za małżeństwami właśnie takimi mieszanymi. Nie? Więc jakby no, niektóre te rzeczy są tak absurdalne i tak abstrakcyjne, że rozmowy na przykład białej rodzinki przy stole, gdzie rozmawiają o słowie na N właśnie. Jak to jakiś taki starszy pan, biały mężczyzna mówi o tym, że przecież to nigdy nie było złe słowo i że on nie rozumie. Oczywiście w domu tego nie używają, bo były dzieci, no to tam nie uczyli dzieci takiego słowa, ale że on sam nie rozumie do tej pory, dlaczego to słowo jest teraz takie, wiesz, jest po prostu takie, naprawdę takie abstrakcyjne sceny, albo na przykład pokazują też, jak z powodu remontu szkoły, którego nie zdążyli zrobić w wakacje, mają rezygnować tam z różnych dni wolnych w trakcie roku szkolnego i pokazują sytuację, w której szkoła próbuje zrezygnować ze święta tego, z dnia Martina Luthera Kinga. No, zamiast na przykład po prostu puścić dzieciaki do szkoły, kiedy jest jakieś tam święto rodeo w miasteczku, które się zaczyna i tak dopiero w późnym popołudniem. I właśnie są dyskusje. Czarnoskórzy mieszkańcy mówią o tym, ale dlaczego dzieci nie mogą iść w ten dzień do szkoły? Cała ta impreza się zaczyna dopiero późnym popołudniem. Poza tym jest to głównie impreza dla białych, jak tam wszyscy przyznają. Ale na przykład dzień Martina Luthera Kinga, o który ci ludzie tak długo walczyli, to chcą im odebrać w ogóle bez żadnego zastanowienia się, prawda? I tam jest kamera na jakichś tam obradach. No, takie rzeczy, które częściowo mogą wynikać z głupoty, częściowo z nieprzemyślenia tego, bo dla kogoś to nie jest ważne. Nie, no raczej z uprzedzeń po prostu. Zakorzenionych głęboko.
Albo po prostu z tego, że ktoś ma to gdzieś i tyle. Opowiadają też o płocie, który na przykład przedziela cmentarz, więc jest to naprawdę, wydaje mi się, że jest to taki film, który jeżeli ktoś oczywiście się tym interesuje, warto obejrzeć. Także i przy okazji właśnie sprawy tego okrutnego naprawdę morderstwa rozmawiają z różnymi osobami, które mają różny punkt widzenia i można dzięki temu zbudować jakby taki pełen obraz tej historii i tamtej społeczności. No brzmi ciekawie. Wydaje mi się właśnie, że słyszałam gdzieś kiedyś o tym filmie, bo na pewno jest tak jakby sposób realizacji jego jest taki dość nietypowy, nie? Żeby mieć dwie ekipy filmowe. I jeszcze w trakcie, jak mówiłaś, to przypomniało mi się, bo właściwie najwięcej pochłaniałam treści na Instagramie ostatnio i widziałam jakieś tam różne, w ogóle IGTV stało się bardzo popularne ostatnio chyba, że każdy, kto ma coś do powiedzenia, to wrzuca to na IGTV. I oglądałam właściwie sporo takich filmików zrobionych przez czarnoskóre dziewczyny, które mają być może coś wspólnego z byciem jakąś tam beauty influencerką, ale to jest nieistotne. I właśnie jedno mi tak bardzo zapadło w pamięć, bo jedna dziewczyna mówiła o jakiejś tam swojej sytuacji. Ona mówiła, że chyba klucz, może nie kluczem, ale czymś, nad czym warto się zastanowić, rozmyślając na temat problemu rasizmu i tego, co się teraz dzieje na świecie, jest to, że osoby o czarnym kolorze skóry, jeżeli mają dzieci, to wychowując te dzieci, przygotowują je na przeżycie. Tak, tak, to też widziałam. To jest jakieś takie dla mnie uderzające, bo wyobrażasz sobie, żeby twoi rodzice ci od dziecka mówili, uważaj. Jak zachować się, jak mnie zatrzyma policja, nie? Tak. Uważaj na to, nie rób tego. Jest to przerażające. Naprawdę, bo my możemy tylko myśleć o tym w kontekście płci, co też jest oczywiście złe, że zawsze dziewczynom jest gorzej niż chłopakom. Że ty musisz uważać na siebie, bo jesteś dziewczyną, bo jesteś słabsza. No ale to jeszcze jakoś tam dotyczy właściwie całego świata. W przypadku czarnoskórych w Ameryce to jest też, to oni mają trochę na odwrót, jeśli chodzi o zabójstwa, prawda? Bo jednak ci mężczyźni mają dużo gorszą sytuację, bo to oni zawsze są uważani za zagrożenie, prawda? Kobiety trochę mniej, z tego co rozumiem, co tam ze statystyk Ale mi chodzi o to, że my jedyne, jak możemy się do tego odnieść, to że wiesz, mama ci mówi, że uważaj na siebie wieczorem, bo jesteś dziewczyną i będziesz zaatakowana. A nie jest coś takiego, tak mi mówili. No oczywiście. Ale nie jest tak, że od małego jesteś przygotowywana na to, że uważaj, bo musisz przeżyć, no nie? Bo będzie ci ciężko, bo spotkasz się z wieloma nieprzyjemnymi sytuacjami w swoim życiu. To jest dla mnie coś, nad czym warto się zastanowić, bo na co dzień o tym się na pewno nie myśli, będąc w naszej sytuacji. Że tak, niektórzy w tym czasie muszą walczyć o przeżycie, kiedy my sobie siedzimy i pierdolimy, no nie? No, ale w ogóle dużo takich szokujących faktów na temat dzieci przeczytałam ostatnio. To też nas, wiesz, tam na mediach społecznościowych to był bardzo szeroko omawiany temat. A propos śmiertelności, na przykład jeżeli chodzi o noworodki, że oczywiście No, podejście służby, znaczy może nie, że tyle służby zdrowia, ale tego jej dostępu do służby zdrowia właściwie. No i na przykład też oczywiście matek też wiadomo, ale też o tym, że czarnoskóre dzieci są częściej traktowane jako dorosłe. Na przykład, że masz białe dziecko w tym samym wieku i ono jest traktowane, wiesz, tam wszyscy o ti, tak, prawda? No bo to jakieś to było dla mnie jakieś w ogóle nawet do głowy by mi coś takiego nie przyszło, tak szczerze mówiąc. No bo to jest kwestia wychowywania też, że przygotowujesz dziecko od małego do tego, żeby było twarde. No może. Tak być. Ale były te takie transparenty trzymane przez dzieci, że kiedy przestałam być słodka, zaczęłam być niebezpieczna. Nie? Jakaś ta mała dziewczynka trzymała. Straszne, po prostu straszne. To jest dla mnie niewyobrażalne. No, ale trochę tak ciężko się zrobiło, natomiast temat jest ciężki i wydaje mi się, że my Polacy, jeśli chodzi o tolerancję, może przyjrzenie się temu wszystkiemu zrobi nam dobrze, bo my też powinniśmy się zastanowić nad wieloma kwestiami. Dużo pracy jest w naszym kraju, jeżeli chodzi o tolerancję, ale to właściwie w każdym aspekcie. Tak, tak. Nie, to nawet nie chodzi tutaj tylko o tolerancję rasową, ale też o wszystko inne. Mamy nadzieję, że macie się dobrze i że nie zdołowałyśmy was, ale jak rozmawiałyśmy przed nagrywaniem tego odcinka, nawet nie jestem już w stanie mówić, to no stwierdziłyśmy, że nie mogłybyśmy tego olać, przejść obojętnie. No tak.
No ja najpierw myślałam, że zrobimy coś związanego z Pride Month, ale to może jeszcze możemy, jeszcze damy radę. Także szykujcie się na wiele niekomfortowych tematów. Bardzo będzie niezręcznie nam też. Ale no, no cóż, no. Jak palnęłyśmy jakieś głupoty, to trudno. Myślę, że, że to też będzie część nauki. A, poczekaj, bo właśnie jeszcze miałam na samym początku powiedzieć, chociaż teraz w sumie to nie brzmi tak istotnie, ale dużo osób mi zwróciło uwagę w poprzednim odcinku na to, co mówiłam o świadkach Jehowy. Tak. Mhm. Ja 100 razy podkreślałam, że to jest według mojej wiedzy, której nie mam zbyt dużej, także dziękuję za wszystkie poprawy, bo pomyliłam się, jeżeli chodzi o te organy, nie? Coś tam było, że oni mogą tak, być aczkolwiek dawcami organów, ale nie przyjmą organów od kogoś innego. No i dobra, dziękuję za poprawki, bo widzę, że nawet nam ktoś maile wysłał na ten temat. A to tego nie widziałam. No. Ale kochani, nie wincie też tak Karoliny, bo powiem wam szczerze, jeszcze tak na koniec, jako anegdotkę zabawną do ostatniego odcinka, to ja tak rzucałam brzydkimi słowami pod nosem, bo po prostu jak zaczęłam edytować, pełna nadziei i zadowolenia z siebie. A właśnie jeszcze musimy powiedzieć o tych problemach technicznych, zapomniałam. Tak, no. Boże. I właśnie pełna optymizmu i szczęścia, zadowolenia z siebie, że zaczęłam nie na ostatnią chwilę, tylko dzień wcześniej. Wszystko było pięknie, potem się trochę źle czułam, myślę, dobra, tam jutro będę kontynuować, mam czas. No i jak doszłam do pewnego momentu, to się zorientowałam, że całe nagranie jest przesunięte. Coś nam się, jeżeli ktoś jest w stanie powiedzieć nam, dlaczego tak się stało, to po prostu zamieniam się w słuch i jakoś radę na przyszłość, bo oczywiście nagrywałyśmy tam ten odcinek zdalnie. I no od połowy wszystko, nawet nie, od 1/3 wszystko było kopnięte. Po prostu nie jestem w stanie nie tego wytłumaczyć. Nie mam pojęcia, co się wydarzyło. Jeżeli chodzi o to stukanie, bo wiem, że na przykład ja nie byłabym w stanie tego słuchać, także dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali mojej historii do końca, bo jak ja tego słuchałam, to nie mogłam. Ale powiem ci, że mi to nie przeszkadzało aż tak. Znaczy ja to słyszałam chwilami, jak edytowałam i potem odsłuchiwałam. Ale może dlatego, że ja tego słuchałam na kompie, to jakoś nie było to tak... No nie wiem. No. Ja w każdym razie po prostu siedziałam z mikrofonem na łóżku, co nie jest dobrym pomysłem, ponieważ łóżko cały czas się rusza i mikrofon też się rusza. Także dzisiaj siedzę na podłodze z mikrofonem, także mam nadzieję, że takich dźwięków nie będzie. Chociaż wolałabym tam siedzieć, no ale cóż. Po prostu z mikrofonem trzeba uważać, no. To był mój błąd, mogłam się tego spodziewać, ale takiego stukania nie przewidziałam. Także sorry. Ale jesteście z nami jak zawsze, nawet przy takich sytuacjach, więc dziękujemy. Ja w ogóle sama sobie przyznałam mały medal za to, że chociaż byłam w stanie dopasować odpowiedzi, to się nie No także... No ale dobra, nieważne. Dobra. Możemy już to zakończyć. Bardzo dziękujemy za uwagę. Jeżeli macie coś do dodania, to zapraszamy do pisania komentarzy i wiadomości, ale błagam was, po raz kolejny przypominam, kulturalnie, grzecznie i miło. To dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.